Jak znaleźć okazję inwestycyjną do zarobienia pieniędzy? Czyli tak, jeżeli nie mam wystarczająco kapitału, to co powinienem zrobić, żeby ten kapitał do mnie spłynął, żeby się pojawił, ktoś, żeby chciał mi go dać, muszę znaleźć odpowiednie mieszkanie. Jak to zrobić? Jeżeli wytypujesz sobie jedną lokalizację w twoim mieście i będziesz się w niej specjalizować, czyli będziesz znał każdy układ mieszkania na danym blokowisku, będziesz wiedział, jakie są aktualne ceny tych mieszkań i będziesz w stanie porównać te mieszkania jak jabłka do jabłek, czyli nie możesz porównywać mieszkania, które jest do remontu, z mieszkaniem, które ma w środku złote klamki. Jak nauczysz się porównywać standard mieszkania ze standardem mieszkania, metraże z metrażem i odpowiednie układy w danych blokach, to po kilkunastu, kilkudziesięciu wizytach na takich mieszkaniach będziesz widzieć, że na przykład mieszkania w tej klatce powinny kosztować średnio 300 tysięcy za mieszkanie dwupokojowe, a ty znalazłeś mieszkanie, które jest warte 280 tysięcy. Więc już wiesz, że to mieszkanie na tle tych innych, które oglądałeś przez ostatnie dwa tygodnie, jest 20-30 tysięcy złotych tańsze i to jest właśnie okazja.